Zdaję sobie sprawę, że ta przerwa była dosyć krótka, natomiast myślę, że następna przed wystawieniem będzie zdecydowanie dłuższa. Tutaj mamy wystawienie o godzinie 10:40. Myślę, że ta nauka nie będzie trwała nawet pół godziny, a więc 15 minut przerwy powinno przed wystawieniem później być. Jak obiecałem, spoglądamy na tą scenę w Kanie Galilejskiej z trochę innej perspektywy. Ta pierwsza była, można powiedzieć, taka bardzo kanoniczna, bardzo teologiczna, bazująca już na wyjaśnieniu świętego Augustyna. Ta druga natomiast jest już taka bardziej autorska w odniesieniu do życia, funkcjonowania naszej szkoły. A zacznę od swego rodzaju patologii, to znaczy od pewnej patologii we współczesnej duchowości, która będzie stanowiła dla nas taki negatywny punkt wyjścia. Otóż współczesna duchowość ma taką dziwną tendencję do tego, żeby nie podkreślać wartości naszych obowiązków stanu, tych zwykłych, codziennych rzeczy, które mamy do wypełnienia. Bardzo rzadko dzisiaj w Kościele, wśród teologów, nauczycieli życia duchowego mówi się o tym, że naszą drogą do uświęcenia są nasze obowiązki, nasza codzienna praca, niezależnie od tego, czy patrzymy na nasze obowiązki rodzinne, czy patrzymy na obowiązki zawodowe, czy w przypadku dzieci na obowiązki szkolne. To jest ta podstawowa droga do uświęcenia. Trochę ją zastąpiły takie różnego rodzaju emocjonalne duchowości. I tak dla współczesnego katolika bardzo często pobożność to kojarzy się właśnie z jakimś ruchem, że musi coś, trzeba należeć do jakiejś wspólnoty i trzeba coś robić, trzeba coś działać, trzeba brać udział w jakichś nabożeństwach, w których tak człowiek śpiewa, coś robi, tak żeby coś się działo. Jest to swego rodzaju patologia. Jeśli pobożność ma się w jakiś sposób realizować, to przez praktykowanie cnót. A żeby praktykować cnoty, to potrzeba roztropności. Żadna cnota nie działa bez roztropności. Roztropność jest takim regulatorem, który sprawia, że faktycznie cnota może być cnotą. Nawet miłość musi być regulowana przez roztropność, przynajmniej co do zewnętrznych aktów. Bo jak człowiek tak bardzo kocha Pana Boga, że postanawia, żeby żadna sekunda nie minęła bez tego, jak zrobi znak Krzyża Świętego, to skończy się to dosyć patologicznie. To roztropność musi to regulować. I święty Tomasz z Akwinu podaje zasadę banalną, ale właśnie wcale nie banalną, ale wcale nie oczywistą, że człowiek powinien się tak długo modlić, jak to działa. To znaczy tak długo modlić, jak jest w stanie modlić się bez znużenia, bez ociężałości, bez zniechęcenia wobec tego. Zasada w zasadzie oczywista i prosta, ale jednak wcale dla nas nie taka oczywista. Dlaczego? Bo my jesteśmy skłonni do tego, żeby myśleć, że dobrych rzeczy to trzeba jak najwięcej. I bardzo często zapominamy o tym, że potrzeba we wszystkim pewnej miary. Żeby miarę znaleźć we wszystkim, potrzeba cnoty roztropności, a do tego nie pomagają żadnego rodzaju emocje, uczucia. Dlatego wszelkie pobożności, które na tym bazują, które bazują na takim pobudzaniu różnego rodzaju pobożnych emocji, raczej szkodzą niż faktycznie pomagają. Pomimo tego, że powodują takie krótkotrwałe poruszenie właśnie, to jednak długofalowo prawdziwej cnoty nie wypracują. Ale to tylko uwaga wstępna. Jest ta pewna patologia we współczesnej duchowości i my przechodzimy teraz do tychże właśnie obowiązków stanu, do tej podstawowej drogi do uświęcenia dla każdego katolika. Być może już rysują się Państwo te punkty styczne pomiędzy poprzednią nauką a tym, co teraz powiedziałem. No bo tam zaczęliśmy przecież od tego, że Matka Boża jest czujna, że Matka Boża widzi, dostrzega tenże problem, który się na horyzoncie rysuje. I to faktycznie w kontekście naszej szkolnej pracy jest bardzo istotne. Ta właśnie czujność, której przykład daje nam tutaj Matka Boża. Obecność, że Matka Boża jest tam, gdzie trzeba,
i faktycznie zwraca uwagę na to, co dookoła niej się dzieje. I pamiętajmy, że te nasze wszystkie drobne, codzienne rzeczy, nasza punktualność, nasza obecność na lekcjach, nasza obecność na dyżurach, że to są nasze obowiązki stanu. A więc to jest właśnie ta nasza droga do uświęcenia. Żeby ona była faktycznie drogą do uświęcenia, oczywiście nie wystarczy, żeby była materialnie dobrze wypełniana, ale musi być materialnie dobrze wypełniana, żeby taką drogą się stała. Czyli najpierw, żeby obowiązki stanu faktycznie nas do zbawienia prowadziły, to najpierw muszą być dobrze po prostu wypełnione, solidnie wypełnione. Czyli najpierw muszę po prostu być na tej lekcji i ta lekcja musi być przygotowana, muszę być na tym dyżurze wtedy, kiedy trzeba, tam, gdzie trzeba. I oczywiście czasami mogą się zdarzyć jakieś wyjątki, natomiast zasadnicza nasza troska o to jest absolutnie kluczowa nie tylko ze względu na funkcjonowanie praktyczne naszej szkoły, ale ze względu na naszą drogę do Pana Boga, bo obowiązki stanu są tą podstawową drogą, którą do Pana Boga zdążamy. Ale jak powiedziałem, nie wystarczy, że te obowiązki materialnie dobrze są wypełnione. Może być człowiek, który zawsze jest tam, gdzie trzeba i każdą lekcję przygotował tak, jak trzeba, a jednocześnie w oczach Pana Boga nie ma to jakiegoś większego nadprzyrodzonego znaczenia. Pan każdą naturalną rzecz też w pewien naturalny sposób nagrodzi, naturalną dobrą rzecz nagrodzi, ale żeby to naprawdę miało znaczenie dla wieczności, żeby to naprawdę miało znaczenie w naszej drodze do Pana Boga, żeby faktycznie to mogło zostać nagrodzone w niebie, potrzeba oprócz tego, że musimy być w stanie łaski uświęcającej, potrzeba tego, żebyśmy również mieli w tym taką nadprzyrodzoną intencję. I to może być wcale nie takie oczywiste, wcale nie takie proste. Potrzeba, żebyśmy faktycznie widzieli to, że to pomiędzy tymi obowiązkami, a naszą drogą do Pana Boga jest zależność, żebyśmy widzieli, że to trzeba robić, te nasze obowiązki trzeba wypełniać z miłości do Pana Boga. Że to jest droga, którą On nam dał, bo Pan Bóg, stwarzając ludzką naturę w ten, a nie w inny sposób, chciał, żeby ludzie tworzyli społeczeństwa, chciał, żeby ludzie tworzyli więc również różnego rodzaju instytucje edukacyjne, chciał, żeby ludzie nawzajem się uczyli, ze sobą pracowali. Pan Bóg zaplanował to w ten sposób i oczekuje teraz od nas wierności w tych wszystkich małych rzeczach. I teraz, gdy my te rzeczy faktycznie wypełniamy z miłości do Pana Boga, gdy staramy się codziennie pamiętać o tym, codziennie rano właśnie wstając po raz kolejny do szkoły i gdy wydaje się, że to taki kolejny dzień jak każdy inny z tymi wszystkimi problemami, złośliwościami i zaniedbaniami i wszystkim, co tam jeszcze się nie wydarzy, to jeśli pamiętamy, że to wszystko są właśnie takie nasze prace domowe dane nam przez Pana Boga, że to wszystko są takie schodki, które Pan Bóg nam daje po to, żeby się do Niego zbliżać i wtedy z miłości do Niego chcemy to robić. Panie Boże, będzie mi ciężko, tak daj mi siłę, żebym dobrze tą drogą szedł. Z miłości do Ciebie chcę to robić. Gdy człowiek ma taką intencję, faktycznie te rzeczy stają się tą drogą do Pana Boga i ta droga jest doskonała, doskonale odpowiada naszej naturze. Bo pobożność nie polega na tym, żeby wykrzyknąć jakieś wielkie hasło, żeby sobie raz zrobić jakieś pobożne postanowienia. Właśnie na tym polega świętość, właśnie na tym polega pobożność, żeby powoli się do Pana Boga zbliżać, żeby Jemu zaufać. Mamy oczywiście dwa kluczowe aspekty. Najpierw to jest łaska, która musi nas do tego pociągnąć i później to jest nasza praca. I o łasce w zasadzie już wspomniałem, gdy mówiłem o tym, że to musi być niesione miłością, wtedy Pan Bóg faktycznie swoją łaską może wspierać i później materialnie, ten aspekt materialny, bo formalny to jest właśnie łaska, miłość, materialny to są te uczynki, ten aspekt materialny jest tutaj bardzo dobry. Nie jeden wielki uczynek, nie jedno wielkie poruszenie, nie jakieś silne emocje nas do Pana Boga zbliżą, ale wytrwałość. Wytrwałość w tej drodze do doskonałości. Ale to powtarzanie tych właśnie, wydawałoby się, prostych, mało znaczących czynności, powtarzanie ich wciąż na nowo, właśnie z miłością do Pana Boga, wierne ich powtarzanie wciąż na nowo z miłością do Pana Boga, właśnie to będzie nas do Niego zbliżało. Nie przez przypadek
Pismo Święte mówi o demonie południowym jako o tym najniebezpieczniejszym spośród wszystkich demonów i rozumie przez to tego demon południowy jest ten, który atakuje w południe, czyli wtedy, kiedy jest najjaśniej, wtedy, kiedy cień jest najkrótszy, co wskazuje na jego siłę, że odważa się zaatakować w samo południe, kiedy słońce sprawiedliwości jest najwyżej, to on mimo wszystko odważa się atak przepuścić, ale to jest również ten demon, który atakuje właśnie w połowie drogi. Właśnie wtedy, kiedy człowiek jest znużony, kiedy dawno temu zaczął, ale cel jest jeszcze daleko. I to jest zawsze pokusa właśnie, w zasadzie w każdym elemencie ludzkiego życia. Ale tutaj patrzymy na naszą pracę szkolną. To jest właśnie szczególnie niebezpieczne wtedy, kiedy już mamy jakieś przyzwyczajenie, wiemy jak to działa, ta praca w szkole, funkcjonujemy już jakoś. Dawno już zaczęliśmy, już wiemy jak to działa, ale cel również gdzieś daleko, kiedy to będzie jeszcze tyle tych lekcji trzeba przeprowadzić. Łatwo pojawia się wtedy znużenie, łatwo pojawia się taki mechanizm w tym, to znaczy taka mechaniczność w wypełnianiu tych obowiązków. To wszystko musi być przez miłość niesione i wtedy faktycznie stanie się czymś wielkim. To wszystko było a propos tej czujności, tego, że Matka Boża jest obecna. Widzi, że coś się dzieje, bo jeśli chcemy, żeby to nasze obowiązki były drogą do Pana Boga, to potrzebujemy takiej właśnie czujności, takiej obecności, takiego pilnowania tego, co się wokół nas dzieje. Przede wszystkim wierności w naszych drobnych, małych, codziennych obowiązkach. No i wspomniałem już w poprzedniej nauce tą reakcję Matki Bożej. Matka Boża nie panikuje i tutaj odnosimy to teraz do naszych codziennych zajęć. Każdy z nas tego doświadcza w obliczu różnych problemów. Łatwo może pojawić się jakaś panika, nawet jeśli nie taka skrajna, to jednak właśnie jakieś przestraszenie, że tutaj nad czymś nie panuje, tak coś wymknęło się jakoś spod kontroli. Panika oczywiście świadczy o braku cnoty męstwa, o tym, że daliśmy się wciągnąć w wir jakichś takich zewnętrznych wydarzeń i no właśnie nie potrafimy w obliczu trudności od razu spojrzeć na Pana Jezusa, powiedzieć mu, Panie Jezu, to i to się wydarzyło. Jeśli to zrobimy, to już bardzo, to już ta ręka została wyciągnięta z tego wiru, który wciąga nas w te odmęty paniki i już szansa na to, że uda nam się spojrzeć na to z góry, na ten problem z góry jest ogromna. I dlatego to jest, ta scena jest tak dobrym obrazem takiego właśnie codziennego życia, bo ta Matka Boża, która od razu widzi problem i od razu do Pana Jezusa idzie, jest doskonałym obrazem. Nie panikuje, nie zachowuje bierności, to też łatwo przecież może nam się zdarzyć, bo jak już pracujemy i widzimy tyle tych problemów, to faktycznie czasem chce się udawać, że się nie widziało. Czasem chce się tak przejść. Mam tyle do zrobienia, zostawiam. Jakoś to tam będzie, niech ktoś inny się czym zajmie. Wierność oczywiście też nie jest dobrym rozwiązaniem, a też może wynikać po prostu z pewnego zmęczenia, z pewnego wyczerpania i już sił, ale też świadczy o pewnym braku miłości, bo ta miłość pragnie naprawić, oczywiście roztropnie, ale jednak pragnie to zrobić. Oczywiście też nie złość. Matka Boża też nie złości się, że coś tam poszło nie po jej myśli. To również może być ogromna dla nas pokusa, gdy widzimy, szczególnie jeśli już na coś zwróciliśmy uwagę, że coś miało być, a nie jest, no to wtedy bardzo łatwo może pojawić się złość, bardzo łatwo może się w nas zagotować. Matka Boża też nie gotuje się tutaj w obliczu tego rażącego zaniedbania, tylko przychodzi do Pana Jezusa i mówi, wina nie mają. No i oczywiście też Matka Boża nie cieszy się, tak jak wspomniałem już wcześniej, z tego, że coś poszło inaczej niż powinno. To może się wydawać groteskowe, ale wcale takie groteskowe nie jest. Szczególnie w takiej sytuacji, gdy właśnie już zwracaliśmy jakoś na coś uwagę, ktoś zrobił coś inaczej niż byśmy chcieli, i później właśnie idzie nie tak jak trzeba, to bardzo łatwo jednak taka myśl się może pojawić. Aha, a nie mówiłem właśnie. Tak właśnie, zawsze zwracałem na to uwagę. Od zawsze mówiłem już, że trzeba to zrobić inaczej. Matka Boża tego też nie mówi, tylko idzie do Pana Jezusa i mówi, wina
nie mają. I oczywiście, tak jak w pierwszej nauce, to było obrazem po prostu tej rozmowy z Panem Bogiem, tak możemy trochę przez analogię, przez daleką, odległą analogię, to już nie jest bezpośrednio interpretacja tego fragmentu, ale możemy to również odnieść w jakimś stopniu do takiego zwrócenia się z jakimś problemem tam, gdzie trzeba, zgodnym z zasadą subsydiarności, zgłoszeniem problemu tam, gdzie on faktycznie jest. Możemy też w ten sposób to postrzegać. W końcu to jest konkretna sytuacja, która tam się dzieje. Jest Matka Boża, jest Pan Jezus, jest konkretny problem. Matka Boża idzie do Pana Jezusa. W pierwszej linii oczywiście odnosi się to tutaj do naszej rozmowy z Panem Jezusem o tych problemach, ale również możemy to odnieść do tego, do takiej bardzo naszej codziennej sytuacji. Widzę, że coś się dzieje nie tak, jak trzeba i nie panikuję, nie złoszczę się, nie cieszę się, że to się dzieje, ale jednak oczywiście reaguję właśnie tak, jak trzeba. Jeśli to jest podpada pod moje kompetencje, to po prostu staram się to naprawić. Jeśli trzeba to zgłosić do kogoś, pod czyje kompetencje to podpada, no to wtedy faktycznie trzeba to zrobić. I tutaj też Matka Boża jest właśnie tym dobrym przykładem. To znaczy przychodzi i zgłasza problem. Przychodzi i mówi, co jest nie tak, jak trzeba. Bez jakiegoś właśnie uniesienia, bez problemu, nie dusi w sobie. Matka Boża, to też jest ciekawe, tak? Nie czeka 3 dni, aż już wszyscy będą pili wodę przez te 3 dni i dopiero wtedy przychodzi z tym problemem. Tylko jak tylko go dostrzega, to zwraca na niego uwagę. Oczywiście nie każdy drobiazg od razu należy sygnalizować, ale jednak ta czujność jest jak najbardziej ważna. Aby takie zgłoszenie jakiegoś problemu miało sens, to zgłoszenie musi być tam, gdzie trzeba. To jest bardzo ważne i to o tym trochę będzie na naszej ostatniej nauce. Tam będzie o zgłaszaniu tam, gdzie nie trzeba. Natomiast tam, gdzie trzeba, to znaczy właśnie, jeśli widzę jakiś problem, no to zastanawiam się, gdzie go rozwiązać, kto go może rozwiązać, pod czyje kompetencje to podpada. Nie od razu wychodzę z założenia, no to wszystko podpada pod księdza rektora, więc od razu przy okazji, jak go spotkam, to mu powiem, że kram cieknie w toalecie dla nauczycieli. Dosłownie takie przypadki czasami się zdarzają. Naprawdę to w ogóle nie jest hiperbola, ten przykład, który teraz podałem. Może nie aż tak bardzo często takie przypadki się zdarzają, ale jednak przynajmniej kilka razy w ciągu ubiegłego roku właśnie ten kaliber rzeczy był do mnie zgłaszany. A więc tam, gdzie trzeba, czyli faktycznie zastanawiamy się, gdzie to, komu na to zwrócić uwagę, tam kiedy, czy wtedy, kiedy trzeba. Żeby to zgłoszenie faktycznie miało sens, musi się odbyć nie tylko do właściwej osoby, ale w taki sposób, żeby ta osoba faktycznie mogła zareagować. Czyli nie wtedy, kiedy akurat nauczyciel prowadzi lekcję, ja pukam do niego i zgłaszam w jakiś palący problem, no chyba, że problem jest faktycznie zaiste palący i reakcja jest koniecznie potrzebna właśnie w tej chwili. Musimy uwzględnić to, że ten człowiek musi mieć tą możliwość, żeby po prostu tą informację przyjąć i przepracować. I tak, jak trzeba, należy zgłaszać taki problem, czyli właśnie bez tej złości, bez paniki, bez zadowolenia, że komuś coś poszło nie tak. I tutaj też bardzo ważna, praktyczna uwaga. Znowu, tak jak już zauważyłem wcześniej, to nie jest kanoniczna interpretacja tego tekstu, raczej bardzo analogiczna interpretacja. Pan Jezus, pamiętamy, jak reaguje na to, co Najświętsza Maryja Panna mówi. Co jest mi i Tobie, niewiasto? Nigdy jeszcze nie przyszło mi do głowy, żeby dokładnie tymi słowami odpowiedzieć się, gdy ktoś mi zgłasza jakiś problem, ale muszę się przyznać, że teraz chyba ta pokusa może się czasem pojawić. W końcu to jest bezpośrednio słowa Pana Jezusa. A więc nawet gdybym ja w ten sposób odpowiedział, no to właśnie pamiętajmy, co robi Matka Boża, o co mi chodzi. Nawet jeśli wydaje nam się, że problem nie został rozwiązany, to zawsze pamiętajmy o tym, że w
być może jednak jego rozwiązanie trwa. Zawsze pamiętajmy, że może tak być, że pewne kroki zostały podjęte, które nie od razu są widoczne. I tutaj Matka Boża, która pomimo tej odpowiedzi od razu mówi do sług: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest również tylko w pewnym stopniu, tylko analogicznie, ale jednak obraz takiego zaufania. Ona oczywiście ma pełne zaufanie do swojego syna, ale my funkcjonując w jakiejś społeczności potrzebujemy jakiejś ilości zaufania. Oczywiście nie zaufanie absolutne, oczywiście czasem trzeba założyć, w sytuacji konieczności trzeba przyjąć, że ktoś nie spełnił swojego obowiązku albo nie zareagował dostatecznie, ale nie róbmy tego zbyt szybko. Naśladujmy tą Matkę Bożą, która jednak to zaufanie ma i która potrafi też właśnie innym to przekazać. Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Zgłaszam jakiś problem, być może nie widzę od razu tej reakcji. Tak w moim przypadku to się nawet dosyć często zdarza, że odpowiadam w pierwszej chwili jakoś tak na zasadzie dobrze, ale później jednak to gdzieś tam pracuje i mimo wszystko coś z tym zrobię. To się w moim przypadku faktycznie zdarza dosyć często, a więc może to tak być, nawet gdy odpowiedź wydaje się w jakiś sposób negatywna, to jednak być może problem prędzej czy później zostanie rozwiązany. Ci posłuszni słudzy, na których zwróciłem uwagę wcześniej, to też jest bardzo ciekawa analogia do takiego życia szkolnego. To znaczy, gdy w ramach funkcjonowania szkoły, jeśli państwo będą potrafili zachować taką ufność wobec osób za coś odpowiedzialnych i potrafili powiedzieć również właśnie do uczniów: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oczywiście tak przez analogię znowu, to znaczy sami będziemy potrafili zachować posłuszeństwo wobec osób, które jakieś kompetencje, jakiś autorytet posiadają, to będzie działało również posłuszeństwem wobec nas. Nie ma nic bardziej, tu wielokrotnie uczniowie mówili, nie ma nic bardziej niszczącego dla autorytetu nauczyciela, niż gdy nauczyciel w jakiś sposób krytykuje szkołę. Czasami słyszę od uczniów, to są bardzo pojedyncze przypadki, ale zdarzyło mi się w historii jednak już tych chyba 8 lat dyrektorowania. Zdarzyło mi się przynajmniej kilka razy, że uczniowie opowiadali właśnie o tym, jak nauczyciel krytykował jakieś decyzje szkoły, jakieś działanie podjęte, czy to przeze mnie, czy po prostu przez jakąś osobę odpowiedzialną w szkole. I ci uczniowie zawsze byli w tym głęboko zgorszeni. To zawsze było tak, że praktycznie nigdy nie przynosiło takiego, znaczy teoretycznie może były takie przypadki, tylko do mnie nie dotarły, ale te przypadki, które docierały, no to odbierano to w ten sposób, że ci uczniowie wcale nie byli wzburzeni przeciwko szkole, tylko byli wzburzeni naturalnie przeciwko temu nauczycielowi, bo odbierali to jako coś takiego dziwnego. Z ich perspektywy szkoła jest pewną jednością, pewnym organizmem i gdy w ramach tego organizmu jedna część w jakiś sposób burzy się przeciwko drugiej, to naturalnie niszczy to autorytet ogólnie, w ogólności szkodzi to autorytetowi, a przede wszystkim szkodzi to autorytetowi tego, który w jakiś sposób to ujawnia, czy w jakiś sposób z tym wychodzi. I tutaj ci słudzy, którzy wykonują to polecenie, wydawałoby się zupełnie bez sensu, niech będą dla nas trochę takim obrazem, taką analogią do tych uczniów, którzy jeśli my będziemy potrafili zachować takie zdrowe zaufanie, nie zobowiązuję tutaj, nie wzywam do jakiegoś takiego absolutnego posłuszeństwa. Katolicka cnota posłuszeństwa jak najbardziej zakłada pewną weryfikację i również właśnie jest roztropna, czasami zmusza do tego, żeby jakąś decyzję wątpliwości poddać, ale jednak w pewnym stopniu jest to konieczne do normalnego funkcjonowania i w takiej sytuacji faktycznie to tak działa, że jak ci słudzy będą gotowi nalać te 600 litrów wody, pomimo tego, że w ogóle nie będą rozumieli, do czego to jest potrzebne. No i właśnie. No i wtedy, uwzględniwszy teraz wszystko to, co powiedziałem, pamiętamy na początku o tej nadprzyrodzonej intencji, o tym, że faktycznie chcemy robić to z miłości do Pana Boga. I później o tym aspekcie już bardziej materialnym, o tym, że staramy się to wykonać dobrze, o
o tym, że mamy pewne zaufanie do autorytetów, że staramy się zachować to posłuszeństwo również wewnętrznie, że staramy się zawsze oceniać jak najlepiej. Gdy widzimy, że ktoś coś zrobił, to staramy się przyjąć najlepszą możliwą interpretację jego intencji. Przy takim założeniu, przy takiej pracy naszej szkoły, faktycznie 600 litrów wody to w interpretacji Augustyna to jest ta codzienność. Woda nie ma smaku, nie ma zapachu, a na dodatek ta woda wtedy ze studni to była zwykle jeszcze woda dosyć brudna. Więc to jest taka codzienność, taka bez smaku, bez zapachu i na dodatek jeszcze brudna, że ta, Pan Jezus ma moc, żeby tą wodę zmienić w to drugie, lepsze wino. Żeby ta codzienność stała się czymś wielkim. Właśnie miłość ma taką moc, żeby czynić tą codzienność, te zwykłe, małe, drobne obowiązki czymś wielkim, czymś wspaniałym, czymś godnym ostatecznie też wiecznej nagrody w niebie. I właśnie jeśli tak będziemy do tego podchodzili i materialnie tak roztropnie dobrze do tej naszej pracy i formalnie, czyli przepełnimy to tą miłością do Pana Boga, wtedy faktycznie ta praca może być właśnie tym takim drugim, lepszym winem, które jest pełne smaku i zapachu, które jest pełne mocy, które jest faktycznie, które pozwala nie tylko przeżyć, ale również daje radość.